Clean is good, sanitized is better. Cóż mogę powiedzieć na szybko? Tak jak wczoraj mówiłem, zespół GKS-u zaskoczył nas agresywnością i w obronie, i tak naprawdę dlatego wczoraj przegraliśmy ten mecz. My powiedzieliśmy sobie, że na agresję odpowiemy agresją i tak naprawdę to dzięki temu wygraliśmy mecz. Byliśmy agresywni, odcinaliśmy, przez to zaburzyliśmy całkowicie atak, wyprowadzenie piłki. Praktycznie ograniczyło się gra GKS-u do jednego pick and rolla. Na to akurat byliśmy gotowi, żeby obronić tego pick and rolla, i potem zaryzykowaliśmy, trochę obniżyliśmy skład i to nam przyniosło korzyści. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Będziemy gotowi w środę na piątym meczu, także dziękuję bardzo. Nie mam nic do dodania, Piotrek powiedział to całkowicie to, o czym my dzisiaj się umawiali. Co będzie kluczowe Pana zdaniem w tym piątym spotkaniu? Nie wiem, zobaczymy. Wypocząć, zachować agresję, zachować ten styl, który my graliśmy dzisiaj przez trzy kwarty. Dobry wieczór, gratulacje dla Astorii Bydgoszcz za bardzo cenne dla nich zwycięstwo, które podtrzymuje ich przy życiu, przede wszystkim w walce o awans, ale brawa też dla mojego zespołu za to, że walczymy do końca i myślę, że pokazujemy kibicom, że pomimo wszelakich przeciwności losu jesteśmy w stanie walczyć do ostatniej sekundy i na pewno gwarantuję wszystkim, że tak samo będzie w środę. Co do samego meczu, przede wszystkim Astoria wyszła dzisiaj bardzo agresywnie na nas, bardzo podrażniona. Nie potrafiliśmy odpowiedzieć na to odcięcie pierwszego podania, na pres, na piłkę i popełniliśmy chyba 8 czy 7 strat do połowy wynikających z agresji Bydgoszczy. Natomiast pomimo to jeszcze gdzieś tam trzymaliśmy się w meczu i w pierwszej kwarcie 22-25, pomimo trafialiśmy też trudne rzuty. Natomiast druga połowa już ewidentnie pod dyktando Astorii, nieustanny pres na piłce i ewidentnie wytrąceni zostaliśmy z ataku. Ale ten mecz miał taką fazę bardzo ważną w momencie postawienia strefy. Popełniliśmy trzy błędy i trzy razy dostaliśmy rzut za trzy punkty i to niestety pokrzyżowało nasze jakieś tam plany na to spotkanie. No nic, tak jak Śmigło wczoraj powiedział, że jest 2-1, tak dalej jest 2-2, seria się nie skończyła i na pewno nie złożymy broni, jedziemy do Bydgoszczy po zwycięstwo i na pewno możemy gwarantować walkę do ostatniej sekundy. Bardzo chciałem podziękować kibicom za te dwa dni wsparcia, bo naprawdę zdecydowanie lepiej się gra, jak czujemy taki doping za plecami i brawa dla nich za to, że jaką atmosferę stworzyli wczoraj i dzisiaj i mam nadzieję, że wrócimy tu jeszcze i dostarczymy wielu emocji. Dziękuję. No nie wiadomo, co będzie z Karolem. No my nie zwieszamy głów. Dzisiaj był bardzo ciężki mecz. Te mecze są dzień po dniu. No wyszła to większa rotacja Astorii. My popełniliśmy dzisiaj, ze statystyk wynika, że popełniliśmy 15 strat, Astoria tylko 9. Przegraliśmy zbiórkę. No dużo rzeczy złożyło się na tą przegraną dzisiaj. Ale no, tak jak trener powiedział, walczyliśmy do końca i na pewno tak, też tak będzie w Bydgoszczy. Nieważne, czy będziemy grali w 5 czy w 12, jak chłopaki wrócą do zdrowia. I również chciałbym podziękować kibicom, bo naprawdę fajna atmosfera się zrobiła w Tychach i ludzie zaczęli przychodzić na tą koszykówkę.